Witajcie w kolejnym odcinku programu Ludzie Gór Olbrzymich. Naszymi gośćmi będą dzisiaj Piotr oraz Łukasz, którzy prowadzą piękny pensjonat ze świetną historią w Górach Izerskich, o którym dowiecie się w dzisiejszym programie. Zapraszamy. Bardzo miło, panowie, że do nas przyjechaliście w tym natłoku gości i turystów. Cześć, bardzo się cieszymy. Witamy. Cześć. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, w ogóle po co tu przyszliście, to ja chciałem was się zapytać, czy macie pozytywne wspomnienia ze szkoły? A pytam o to nie bez przyczyny. Przyczyna pewnie jest taka, że nasz pensjonat jest w starej, szkole. I czy wy dobrze swoje lata w szkole wspominacie w ogóle? Jeszcze chyba mi nigdy nikt o to nie pytał. Widzisz, dobrze trafił. Czyli Jarek, panowie z Warszawy są, więc od razu pytanie takie, no, bardzo więc dobrze. Telekamery może jakąś załatwią. No, załatwią, zobaczymy. To jest tak, że z Warszawy głównie jest Piotrek, ja mieszkałem 14 lat w Warszawie, a ja pochodzę z Mazur, z Kętrzyna, to jest takie małe 40-tysięczne miasto, więc mogę o tamtych doświadczeniach szkolnych opowiadać. No to opowiedz, bo to jest ciekawe, jak to wiesz. Nie wiem, no wydaje mi się, że szkoła jak szkoła, trzeba było przejść i się rozwijać, ale wydaje mi się, że dobrze, że zaczyna się ta szkoła zmieniać w ostatnich tygodniach i jest reforma zmniejszona, podstawa programowa i tak dalej. Brak zadań domowych. Brak zadań domowych. A ty, Piotrek, jak z tą szkołą? Ja lubiłem bardzo szkołę. Znaczy, tak? Ja generalnie byłem dobrym uczniem, więc jakoś nie miałem problemów z nauką. Miałem bardzo fajnych wychowawców i w podstawówce, i w liceum, znajomych fajnych. Czyli jesteś zadowolony. Tak. To teraz, panowie, powiedzcie, jak to doszło, do tego, że przyjechaliście w Góry Izerskie z Warszawy, jak sami powiedzieliście, i trafił w wasze ręce budynek właśnie szkoły, dlatego nie bez przyczyny pytałem o tą szkołę. Jak to się wydarzyło, że prowadzicie teraz piękny, można powiedzieć, taką agroturystykę butikową, czy raczej pensjonat? Jak to nazwać? Pensjonat. Chyba może bardziej pensjonat, bo agroturystyka to się kojarzy, że są zwierzęta, owce, alpaki. My nie mamy zwierząt, mamy może bardziej taki pensjonat, nie wiem, jak jest w Toskanii, że to jest po prostu raczej dobre jedzenie, przyroda, ładne otoczenie. I jak do tego doszło, że ten budynek trafił w wasze ręce i skąd w ogóle pomysł, żeby wyjechać z dużego miasta i osiąść w Górach Izerskich? Ale może na początek powiedz nam z tym budynkiem, jak to się stało, że akurat ten budynek, bo to jest ciekawe. Na takim końcu świata, no bo to jest w końcu koniec świata, to ani Karpacz, ani Szklarska. Więc no tak. To możesz zacząć. To znaczy tak, no tego domu szukaliśmy 1,5 roku. Pomysł, my generalnie jak mieszkaliśmy w Warszawie i pracowaliśmy w Warszawie, to w każdy wolny weekend, każde wakacje spędzaliśmy w górach, bo jakby uwielbiamy góry i sobie chodzić po górach, spędzać czas, więc jak wpadliśmy na pomysł, żeby otworzyć jakieś fajne miejsce, to właśnie taki pensjonat, no to góry były oczywiste. I teraz chcieliśmy wtedy, żeby to było w miarę był dobry dojazd do Warszawy, bo wiadomo, że rozpoczęcie biznesu, remont i tak dalej oznaczało, że będziemy musieli podróżować z Warszawy w te miejsca. Wtedy już była S8 między Łodzią a Wrocławiem, więc był super dojazd, bo pamiętam, jak jeszcze 10 lat temu przyjeżdżaliśmy w Karkonoszy, to jechaliśmy ponad 8 godzin. Więc myśleliśmy albo o Karkonoszach i Izerach, albo o Beskidzie Żywieckim. No ale wybór padł na Izery z paru względów. Po pierwsze, Karkonosze i Izery, no to są dawne tereny niemieckie i jest dużo dużych domów. Wiadomo, czyli wyszukaliście dużego domu? Tak, dużego domu, żeby po prostu otworzyć tam pensjonat. No i Izery nam się bardziej spodobały od Karkonoszy, ponieważ jakby tu jest większy oddech. Znaczy, te domy są rzadziej rozstawione, nie ma billboardów. Jak się pojedzie z drugiej strony Jeleniej Góry, no, jak niestety się już jedzie w stronę Karpacza, no to tak naprawdę przy drodze stoją same billboardy. A tam nam się wydawało właśnie te tereny gór izerskich takie jeszcze nieodkryte. Czyli jakby wycelowaliście w takim rewirze Świeradów, Stara Kamienica jakby, tak? Tamten rewir, bo gdzieś Świeradów raczej nie wchodził w grę, tak? Raczej wioski te wszystkie. Raczej wioski i warunkiem było to, że rano, znaczy, że generalnie z tego domu można od razu pójść sobie w góry, że nie trzeba nigdzie podjeżdżać samochodem, rowerem czy jakkolwiek inaczej.
Tylko, że po prostu rano wstajemy, albo nasi goście, zakładamy plecak i idziemy sobie w góry. Bo jakby nie będziemy się zagłębiać też w waszą przeszłość, bo wiadomo, że pracowaliście w różnych korporacjach i jakby spędzaliście czas głównie w biurowcach i tak dalej. Ale co mnie ciekawi, czy wy od razu zakładaliście, że waszym pomysłem jest pensjonat, czy to był jeden z wielu pomysłów? Od razu zakładaliśmy, że to będzie pensjonat. A, dobra, czyli to był pomysł taki, że wyjeżdżamy i otwieramy jakiś pensjonat. Tak. A jak te Kwieciszowice się znalazły w waszych, że tak powiem, sercach? Możesz powiedzieć. Po prostu szukaliśmy... Tak, po pierwsze szukaliśmy w internecie różnych domów na sprzedaż i też raz na 2-3 miesiące przyjeżdżaliśmy tutaj, w te okolice na parę dni i po prostu jeździliśmy tymi wszystkimi wąskimi uliczkami i szukaliśmy domu, który ma tabliczkę sprzedam, a nie ma go w internecie na przykład. I to 2 lata wy tak jeździliście po tych różnych i zwiedzaliście te wioski? 1,5 roku, tak, no, tak. Dokładnie. No to kawał czasu. No. I co najśmieszniejsze, ten dom, który kupiliśmy teraz, widzieliśmy już prawie rok wcześniej. Ale nie braliście go pod uwagę? Ale nie braliśmy go pod uwagę, bo od strony ulicy miał tylko jakby... jedno piętro i od razu poddasze. Tak, no. Bo te okna są tylko na jednym poziomie, a od podwórka ten dom ma tak naprawdę widać, że ma 3 poziomy. Mhm. Więc wydawał się za mały trochę. Wydawał się za mały. Czyli w styczniu 2017 roku, przejeżdżając koło niego, stwierdziliśmy, nie, to jest za mały budynek. I potem w sierpniu tego roku właśnie też przejeżdżaliśmy tamtędy i akurat zobaczyliśmy, że stoi na parkingu samochód, więc stwierdziliśmy, a szukamy już tyle czasu, to może warto jednak zobaczyć ten dom. Jak już jesteśmy też. Jak już jesteśmy i ktoś tu jest. I udało się. I udało się. I udało się i to był super zbieg okoliczności, bo tym samochodem, ten samochód należał akurat do bezpośrednich właścicieli tego domu, od których my kupiliśmy, do Wiesi Jeryka. A oni bardzo rzadko tutaj bywali, w sumie raz w roku na 2 tygodnie, bo na stałe mieszkają w Holandii, na takie swoje wakacje. Resztą agencja po prostu zawiadywała sprzedażą tego domu. No więc mieliśmy okazję ich poznać. Wiesia jakąś tam szarlotkę akurat piekła, więc to jak naprawdę gdzieś z baśni, więc pachniało w tym domu. Od razu złapaliśmy przelotkę, zaprzyjaźniliśmy się, do tej pory się przyjaźnimy, opiekujemy się ich domem. Oni sobie w Antoniowie wybudowali, to jest wioseczka obok nas, wybudowali taki mały domek. Ciągle jeszcze mieszkają w Holandii, niedługo się już przeprowadzą na stałe. Super. Więc się opiekujemy tym domem i cały czas utrzymujemy kontakt. Więc pokazali nam ten dom, pokazali piętro, pokazali duży ogród, jest piękny widok na Góry Kaczawskie z tej działki, więc okazało się, że ani on nie jest za mały. W środku był już dość dobrze przygotowany pod kątem agroturystyki, bo na górze było już kilka pokojów wydzielonych. Zobaczyliśmy ten piękny ogród, którego nie widać od strony ulicy. Sad ze starymi drzewami, więc to już takie były fajne, ty, Jarek, byłeś fajne elementy. Jeszcze nie byłem, ale Kwieciszowice znam w miarę. Ciekawi mnie, no właśnie, bo ten cały proces przygotowania, bo to też nie jest takie proste. Mówisz, że część była już przygotowana jakby pod agroturystykę, no ale trzeba to jakoś przearanżować. Jak ta droga wyglądała? Czy to są jakieś takie kłody pod nogi? Bo wiadomo, że to jest jednak stary dom, który wymaga renowacji i nakładów finansowych. Nie jest to proste, bo jak już się wiążemy z takim obiektem, to raczej chyba do końca życia, więc to wcale nie jest taka prosta rzecz. Raczej z miłości, a nie z rozsądku. Tak, coś w tym jest. Tak. I to też myślę ważne, żeby powiedzieć, że jak szukaliśmy tutaj miejsca, to od początku wiedzieliśmy, że chcemy kupić stary dom i dać mu drugie życie. Nie interesowała nas sama działka i budowa nowego domu. Nowe domy nas nie interesowały. Chcieliśmy dać drugie życie i ta szkoła się świetnie do tego nadawała. No my ponad rok remontowaliśmy ten dom. On był to i długo, i krótko. Ale przez ten czas jakby przyjmowaliście gości, bo wiem, że część była przygotowana jakby, bo tamci państwo prowadzili tam. Prowadzili, jakby... ale nie przyjmowaliśmy, bo to w takim troszeczkę starym stylu było przygotowane. Dobra. Chcieliśmy już zrobić i otworzyć tak, jakbyśmy chcieli, żeby to było. Zwłaszcza, że najwięcej pracy zajęła ta wspólna sala, bo tam była stara podłoga taka... Właśnie, opowiedzcie o tych częściach w tym domu, które zostawiliście, a powiązane są z tym jakby starym domem. Z historią szkoły. Właśnie, z historią, bo wiem, że w kilku miejscach oglądałem wszystkie programy, gdzie byliście, żeby się przygotować. Wiem, że w kilku pokojach są jakby rzeczy, czy tam podłoga, czy coś nawiązujące do historii tego domu. To może o tym też opowiedzcie. Tak, w 2 pokojach mamy starą podłogę jeszcze oryginalną.
Udało się z pod nowoczesnych płytek w przedpokoju w całym holu je zerwać i odzyskać oryginalne stare płytki, je wyczyścić i doprowadzić do stanu używalności. Oryginalne są te drzwi wejściowe, one teraz są takim trochę naszym znakiem rozpoznawczym, bo one są w takim kobaltowym kolorze, je pomalowaliśmy, je odrestaurowaliśmy. To są oryginalne drzwi, które tutaj były od 1913 roku, bo z tego roku jest dom. I je zrewitalizowaliśmy i pomalowaliśmy na kobaltowy kolor, więc one też są... Czyli tak trochę, wiesz, nawiązując do tradycji... Tak. Stąd też był... Mam nadzieję, że Mateusz tutaj wklei teraz zdjęcie tych drzwi. Obiecujesz? Tak. Jest takie zdjęcie. Mamy właśnie jak ten chłopak stoi. Jak ten chłopczyk, tak. A powiedzcie, bo ja jakby jestem oczarowany tym i najbardziej szanuję, że jakby kupując ten dom, wy zagłębiliście się w jego historię. Bo nie każdy tak robi. Ktoś kupuje dom, wyburza go, buduje coś innego. W ogóle nie zwraca historii na to uwagę. A oglądając te programy, o czym już mówię kolejny raz, w których wystąpiliście, jakby podkreślacie to za każdym razem, że jakby dla was ważna jest historia tego domu. I nawet w tym głównym salonie, gdzie jest też kuchnia, mówicie o tym, że tutaj była jakby klasa. Tak. Pokazujecie, że tam była tablica i tak dalej. Tak. Chciałem powiedzieć, że to jest ogromny jakby szacunek za to, że jakby ta szkoła dalej jakby jest tam, prawda? Właśnie, to ciekawe, że jest trochę w innym anturażu, no ale ciągle tam jest życie, nie? Kiedyś tam były dzieci, teraz są goście i ciągle jest budynek, jest ja mam warno... opisane, że jest z 1913 roku, tak? Tak. Jakie były jego losy? Możecie opowiedzieć jakby o losach tego budynku, co się z nim działo? Na początku tam była wiejska szkoła, tylko w tej klasie, gdzie teraz mamy salon. Potem sąsiedzi nam opowiadali, że jak było mało dzieci, to w tej klasie uczyły się nawet dwa roczniki, czyli w rządku siedziała pierwsza klasa, w rządku druga klasa, była pani nauczycielka i zadawała prace domowe pierwszej klasie, drugiej klasie, dzieciaki sobie nawzajem pomagały i tak to funkcjonowało. Potem już za komuny ta szkoła przyjmowała trochę więcej dzieci i na strychu została dobudowana druga sala lekcyjna. I teraz ten nasz budynek jest tak ukształtowany, że można wejść i od strony ogrodu, i od frontu, i te dwie przestrzenie się przenikają, a jak dobudowano salę górną, to te dwie części zostały oddzielone. Dzieci 4-8 wchodziły od ogrodu, a ta sala na dole wchodziło się od frontu i tam były dzieciaczki 1-3, więc ona się rozrosła. A potem ten budynek do 1989 roku ciągle pełnił różne funkcje takie oświatowo-kulturalne. Dom kultury tu był, świetlica, dom kultury, biblioteka wiejska. Nawet mamy starą tabliczkę dom kultury. A właśnie znaleźliście w domu jakieś stare rzeczy? Jakieś artefakty? Stare książki właśnie? Chyba już wszystko było albo znalezione wcześniejsze. To był budynek użyteczności publicznej, więc naprawdę wszystko, co było pewnie pamiątką, to dużo osób miało do tego dostęp, więc generalnie sobie zabrali. Ja tak pytam z ciekawości, bo mój przyjaciel, który też remontował budynek, akurat jako wypełnienie dachu znalazł Pismo Święte z XVIII wieku. O, wow. Jakiś Niemiec tam po prostu wcisnął. To ten Leszek, więc, tak, więc ciekawi mnie, czy jakieś tam artefakty, żeście znaleźli, typu, nie wiem, fragment jakichś gazet, wycinki, może jakąś tabliczkę starej szkoły. Próbkę maści czarownicy. Nie, właśnie nic takiego akurat. Czyli wszystko przed wami jeszcze generalnie. Nie, to tylko znaleźliśmy. Była to tabliczka właśnie Dom Kultury w Kwidziszowicach. To jest koniec świata, umówmy się. Znaczy zależy, jak na to patrzeć, tak? Ale jest to takie miejsce, które kieruje raczej ludzi chyba nieprzypadkowo. Ci, którzy mają dość tego zgiełku, tej komercji karpaczańsko-szklarsko-poremskiej, można to tak nazwać? No tak. Zakopiańskie. Bo tam jest jednak spokojnie, jest cicho, jest bliskość natury, są szlaki takie dosyć niezadeptane jeszcze przez masową turystykę. Dużo macie chętnych? Tak. Mamy bardzo dużo gości i rzeczywiście wydaje nam się, że to są tacy goście, którzy tutaj przyjeżdżają, żeby szukać dzikości. Przyjeżdżają z książkami, odpoczywają sobie, chodzą po górach. Często właśnie goście, którzy mają pieski, bardzo cenią to, że mogą sobie po prostu od nas wyjść i pójść sobie na bardzo długi spacer. No i przede wszystkim przyjeżdżają dlatego, że stworzyliśmy miejsce, które słynie z jedzenia. No właśnie. Tak, bo zależało nam też na tym, że jak już się na ten koniec świata przyjedzie, my sami też tak lubimy podróżować, no to żeby to jedzenie też było zapewnione. Czyli wy odnaleźliście fajne śniadanie, taką nutkę
jakby takie nową zajawkę, czyli gotowanie? Tak, zawsze się... Sami gotujecie? To zaraz powiemy, bo to jest trochę... sami gotujemy, ale to jest taki trochę inny model. To zaraz może opowiemy. To ciekawe, bo my w Warszawie bardzo interesowaliśmy się jedzeniem. Chodziliśmy do restauracji, czy jak wyjeżdżaliśmy, to bo też uważamy, że podróżowanie wiąże się z poznawaniem nowych smaków. Oczywiście. I tyle, że nigdy nie mieliśmy czasu na gotowanie. Więc, bo pracowaliśmy od rana do wieczora i po prostu sobie jedliśmy albo w restauracjach, albo jakąś kanapkę z serem żółtym sobie robiliśmy i biegliśmy do pracy, a w weekend, jak mieliśmy trochę czasu, żeby teoretycznie pogotować, no to było się tak zmęczonym, że się chciało albo spać, albo gdzieś pójść sobie do parku. I rzeczywiście stało się tak, że tutaj mieliśmy więcej czasu i ta nasza miłość do gotowania się mogła objawić i sami gotujemy, zatrudniamy jeszcze nasze dwie pracownice, dwie dziewczyny, więc gotujemy, ale mamy taki fajny model, że raz na pół roku zapraszamy naszą znajomą szefową kuchni, razem z nią opracowujemy dania. Chodzi nam o to, żeby też bardzo dużo lokalnych składników używać. Nie wiem, mamy kaszę płaskórkową i płatki płaskórkowe od Ewy z Czernicy. Bardzo dużo lokalnych takich przysmaków też. Sery z Łomnicy. Sery z Łomnicy, no bo też znowu to trochę jest taka nasza filozofia, że jak już jesteśmy na tej ziemi, no to po pierwsze szanujemy ten budynek, który zastaliśmy, że to jest dawna szkoła i że on ma ponad 100 lat historii, też odrestaurowaliśmy go z takim szacunkiem i on świadczy o tym, gdzie jesteśmy. Tak samo kuchnia powinna świadczyć o tym, gdzie jesteśmy. Pizzę, hamburgery można sobie zjeść wszędzie na całym świecie i to jest takie bardzo uniwersalne, a chodzi nam o to, żeby tą kuchnią też tutaj się dzielić, więc raz na pół roku zapraszamy szefową kuchni, co pół roku zmieniamy menu, ono jest lokalne, wiosna, lato, jesień, zima, więc korzystamy z tych warzyw, które akurat są i z tych składników, które akurat są i w taki sposób to jedzenie podajemy. No i to się super sprawdza, bo rzeczywiście goście mogą sobie czasem, nie wiem, są u nas przez tydzień, dwa, parę dni sobie zwiedzają, a parę dni nie ruszają się z pensjonatu, bujają się w hamaczku, pójdą sobie, nie wiem, na godzinny spacer na Tłoczynę tylko. To można na Tłoczynę nie brać samochodu, tylko od razu sobie pójść i mają zapewnione śniadanie, obiad, kolację i nie muszą się w ogóle ruszać stąd. Ja tak wrócę do kuchni, bo to tak brzmi bardzo smacznie. Wykorzystujecie lokalne produkty, ale też robicie tak, że próbujecie nawiązać do tych dawnych potraw tutaj regionalnych, czy raczej łączycie jakieś nowe rzeczy z tym, co tutaj zostało u nas wyprodukowane, bo to można tak bardzo fajnie sobie tak, właśnie to jest ciekawe, że może rzeczywiście w przyszłości zaczniemy robić tak, że odkopywać jeszcze stare przepisy i pójść też w tym kierunku. Na razie łączymy lokalne produkty z takim twistem bardziej międzynarodowym. Ja jestem za tym, żebyście odkryli przepisy z tej stołówki szkolnej, co tam były może? Mleczna zupa? Tak, na przykład te, które były w szkole serwowane i to mogłoby być ciekawe. A były? Nie wiem, a była chyba tam stołówka? Nie, nie było stołówki. Chyba nie, chyba nie. Albo zupa owocowa z makaronem. O, na przykład. To sztuka mięsa w sosie chrzanowym. Powiedzcie, jak wy się w ogóle odnajdujecie w tych górach? Bo one też nie są takie zwykłe, te góry. To nie są takie ugłaskane i grzeczne góry. Reszty gryzerskie uważane są za takie dosyć mroczne tak, góry. Tak, tak. I właśnie przez to, że one są takimi górami mrocznymi, dziwnymi, bardzo pustymi, no to się super odnajdujemy. Takiego miejsca szukaliśmy. Dla mnie one nie są mroczne. No bo już się trochę poznaliśmy. Bo wiecie, tak jak mówiłem wcześniej, my często wyjeżdżaliśmy sobie w góry, tak naprawdę w każdym pasmie w Polsce byliśmy. I moim zdaniem właśnie pod biegówki, pod rowery góry izerskie są świetne. To na pewno, tylko mi chodzi właśnie o tą taką otoczkę. Bo dla mnie mroczne bardziej są Sowie. Też. No tak, Sowie są chyba też. Też jest kilka takich miejsc w Sudetach, które przyprawiają odreszcze, ale akurat wy macie swój pensjonat na zboczach grzbietu kamienickiego, który uważany jest właśnie za taki dosyć tajemniczy, mroczny, tajemnicze wały na Koziej Szyi, Polana Czarownic, Tłoczyna też ma swoje historie, źródło Wolfganga, więc nie odczuwać jakiegoś takiego oddechu na plecach czegoś dziwnego w tych górach? Nie doświadczyliście tego nigdy tutaj? Nie. Nie, chyba nie, ale rzeczywiście no bardzo cenimy to, że to nie są takie, jakby to powiedzieć, to są takie bardzo
takie wielowarstwowe góry w różnych aspektach, historycznym, społecznym, też takich właśnie też baśni, wierzeń i jeszcze jak jest jakaś mgła, jesienią się idzie, czy to rzeczywiście one są takie, no to nie są takie, takie jednowymiarowe góry i to jest piękne w nich. No i grzbiet kamieński ma to do siebie, że tam rzadko można kogokolwiek spotkać. Tak, po prostu tak, tak, tak. Przejdzie się 20-30 km na rowerze i można spotkać maksymalnie jedną osobę. Tak, najczęściej to jest tak, że to są nasi goście, jak tam sobie wędrują. A ja bym tak troszeczkę jeszcze w przeszłość się cofnął. Jakby to nie jest też żadną tajemnicą, że jesteście panowie jakby parą. I czy jak wyjeżdżaliście z Warszawy, wiadomo, że jakby w dużym mieście dwóm dziewczynom, dwóm panom żyje się całkiem inaczej niż na wiosce. Czy wy mieliście jakieś obawy wyjeżdżając z dużego miasta i tak naprawdę jadąc na małą wioseczkę? Ja chciałem tylko podkreślić, że wiadomo, że Dolny Śląsk jest, wydaje mi się, bardzo tolerancyjny. Tak, tak, tak. I tutaj nikt jakby nie zaprzeczy temu, ale mogliście mieć jakieś obawy? Czy wy baliście się wioski, wioseczek w związku z tym, że jesteście parą, że ktoś zobaczy, że o, dwaj panowie otwierają i jakby jakieś tam będą teorie sobie dorabiać, będą, nie wiem, niegrzeczni, nieuprzejmi. Myślę, czy mieliście takie obawy? I nie mówię tak, że na przykład, że jadąc w te góry izerskie, czy chodzi mi w ogóle, czy mieliście obawy, że we dwóch jedziecie i gdzieś chcecie otworzyć pensjonat? Tak, trochę się obawialiśmy. Dlatego na przykład w ogóle jako lokalizację do uruchomienia pensjonatu nie rozważaliśmy Tatr, bo to są takie jednak dość konserwatywne góry społeczności. I społeczności. I też dość długo rozmawialiśmy z Wiesią i Jerykiem, tymi właścicielami, od których kupiliśmy ten dom. Wprost pytaliśmy ich, czy jak oni sądzą, że zostaniemy tutaj przyjęci i jaka jest ta społeczność. Oni tutaj już ponad 10 lat dobrych mieszkali, nie? Zanim nam sprzedali ten dom, więc już mogli dużo powiedzieć. No i na tyle, na ile nas mogli uspokoić, to Wiesia powiedziała, że jej zdaniem absolutnie tu nie będzie żadnego problemu. Raczej ci mieszkańcy zajmują się swoimi sprawami, albo pracują na roli. Tutaj też przyjechali z dużych miast. Albo przyjechali z dużych miast. Dość dużo też w tych naszych Wciszowicach mieszka około 70 osób. I sporo osób, myślę tak kilkanaście już, to są osoby, które się przeprowadziły, tak jak my, z dużych miast, więc ta społeczność też się zaczyna mieszać. No i jeszcze na parę miesięcy, prawie rok na nim kupiliśmy ten dom. Też przyjechaliśmy tutaj w te okolice sobie jakby szukać domu. Czyli to był sam początek naszego szukania domu. Dowiedzieliśmy się od ludzi prowadzących pensjonat, w którym mieszkaliśmy, że w Piechowicach jest również restauracja prowadzona przez dwóch chłopaków od nowa. Tak, 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 była już o nich. Więc po prostu pojechaliśmy sobie też do nich, też żeby właśnie pogadać sobie na ten temat. Tak, zapomniałem też. Jakim się tu żyje. I też okolice. Powiedzieli, że super. Absolutnie w ogóle nie ma tematu tej seksualności. Po prostu się żyje tak jak wszyscy inni. Czyli jak się sprowadziliście, to też jakby zapoznawaliście się z sąsiadami i tak dalej? Że tak, prostu... tak, tak, to... tak, tak, tak. Znamy chyba prawie wszystkich naszych sąsiadów. Od sołtysa butle z gazem kupujemy i w ogóle też sołtys trzy domy obok nas mieszka. Więc w ogóle nigdy nie było żadnego negatywnego wydarzenia. Czyli Dolny Śląsk, super. Wiecie, tak, to jest bardzo blisko granic niemiec. Może o to chodzi, że jednak ludzie, jest tam ludzie tam wyjeżdżają do pracy. Dokładnie. Jakby żyją w innym świecie niż na Podlasiu czy w Tatrach. Poza tym to jest taka przestrzeń wielowarstwowa, wielokulturowa. Właśnie, tam wszyscy sprowadzają. No, wiesz, Jaro, jakby mimo tego wszędzie może się zdarzyć jakaś, wiesz, czarna owca. No to oczywiście, to, nie? Która oczywiście. Daje się nic nie jest albo czarna, albo biała. Tak, tak. W każdym tak. razie tam ta przestrzeń właśnie o tyle mi się podoba, że ściąga różnych ludzi. Artystów, tak, nie tak, tylko, tak? Macie tam bardzo fajną przestrzeń też w Antaniowie, tak. gdzie można do Białego Domu pojechać, się pojogować. Tak. Mamy też jeszcze przestrzeń artystyczną, witraże, filozoficzną również. No, każdy może coś znaleźć dla siebie, tym bardziej właśnie... Kopaniec cały też mocno artystyczny, ceramika i tak dalej. Zgadza się. Tu jest 100 razy fajniej niż w Warszawie na Marszu Niepodległości. No ja tak się domyślam. A powiedz mi, Piotrze, bo ja oglądając, znowu do tego nawiążę te wszystkie programy, to byłem tam zaniepokojony twoją jedną wypowiedzią,
Ktoś tam się ciebie zapytał, czy jakby to jest już, czy to jest wasze miejsce na ziemi? I ty jeszcze, wiem, że to był program tam z 2019 czy 20, powiedziałeś tak niejednoznacznie, że no, że nie wiesz, gdzie będziesz za 5 lat, nie wiesz, gdzie będziesz za 10. Czy u ciebie jakby to się zmieniło? Nadal tak jest. Czy? Nadal tak czyli jest. Dalej, to znaczy, czyli zawsze miałeś takie podejście, tak, że tak, nie planujesz, no bo, jakoś długofalowo, tak? Znaczy, można sobie planować. 10 lat temu nie planowaliśmy, że będziemy mieć kwieci. I też nie możemy powiedzieć, co będziemy robić za 5-10 lat. No to ciekawa filozofia. Ciekawa, ale myślę, że ta ziemia ich tak łatwo... Na razie nie myślę o zmianie, na razie nie myślimy o zmianie, ale nie zagwarantuję nikomu, że za 5 lat nie będę chciał wyjechać gdzieś dalej, albo w sensie, że razem. A powiedzcie mi jeszcze, a propos pensjonatu, czy wy od samego początku mieliście na to taką wizję promowania takiego slow life'a, czy to wyszło gdzieś tam po drodze, jak nawiązaliście na przykład kontakt z tym jednym z większych portali, tak? Który, nie, od samego początku. Wtedy zaczął promować mocno góry izerskie. Nie, od samego początku. Wy byliście jakby no chyba takimi pierwszymi propagatorami, dobrze powiedziałem? Dobrze. Wy jako pierwsi propagowaliście taki slow life w górach izerskich, mi się wydaje. W górach izerskich chyba tak, rzeczywiście. No tu na Dolnym Śląsku tacy wydają się pierwsi, to była chyba Villa Greta. Tak. Pokrzywnik 11. Czyli wy od razu też się ale w górach izerskich chyba rzeczywiście. Taki slow life. Tak, no bo to jakoś, my w ogóle o tym nie myśleliśmy. Dobra, to nie była jakaś obrana strategia, po prostu nam się to wydawało oczywiste, że jak mamy dom usadowiony w środku przyrody, w cichej wioseczce. No wiesz, tobie się tak wydawało, może przyjechać ktoś i wyburzyć to, postawić sobie apartamentowiec, więc to nie jest też takie naturalne, takich ludzi no, trzeba szanować i cenić, że jakby wkomponowują się w otaczający ich świat i tradycje, co nie? Tak, więc tak, to tak. Nie jest takie naturalne. No tak, tak. Bardzo dużo też, bardzo mało korek dokonujemy w tym naszym ogrodzie. Też chcemy, żeby on był taki bardzo dziki, taki jak go zastaliśmy, nie sadzimy tam jakichś modnych europejskich kwiatów czy krzewów, mamy tą naszą pigwę, grusze stare, mamy jabłonie, mamy przepiękny jesion, prawie 200-letni. Mamy te kasztanowce, które witają przed wejściem, one są potężne, one mają, wydaje nam się, że tak około 30 lat więcej niż dom, bo mamy też takie zdjęcie, chyba z około 1914 roku właśnie. I widać, że te kasztanowce już są dość wysokie, czyli one musiały mieć jeszcze czas, żeby urosnąć. W ogóle ciekawie, mamy nadzieję, że uda się te zdjęcia rzeczywiście pokazać. Czyli będą te zdjęcia? Będą. No Mateusz mówi, że będą. Bo tam też warto się przyjrzeć. Kilka zdjęć takich wybraliśmy. Patrz, już marudzi. Będą. Wybraliśmy kilka takich zdjęć pokazujących, że w tym ogrodzie też się działo ogromne życie, jak była szkoła. Tam dzieciaki widać bardzo dokładnie na tych zdjęciach. Mają lekcje WF-u, bo ćwiczą i biegają w tym ogrodzie. Mają lekcje biologii, geografii. Stoi cała rodzina nauczyciela, to jest też bardzo ciekawe. Trzymają króliki, bo okazuje się, że tam też, tak jak i teraz, tak kiedyś nauczyciele zarabiali gorzej niż lepiej. I żeby trochę podwyższyć swój stan majątkowy, no to hodowali króliki. I to też na tych zdjęciach dobrze widać. Więc nawet też w piwnicy jeszcze mamy takie haki do podwieszania. A wy panowie, jakby prowadząc ten dom, odkryliście w sobie jakieś nowe umiejętności? No bo wy pracowaliście w korpo i zajmowaliście się, któryś z was się marketingiem zajmował, tak? Ja się zajmowałem marketingiem, Piotrek branżą IT. IT. Czyli jakby nie mieliście nic wspólnego z jakimiś rzeczami technicznymi, tak? To znaczy ja od małego zawsze tata mnie uczył majsterkować, więc... Czyli tutaj mogłeś rozwinąć tak, swoje tak, bo ja bardzo lubię. Ty jesteś w domu kwieci od rzeczy technicznych, tak? Tak. A ty, tak. Łukasz, jesteś od... Bardziej od kuchni i marketingu, tak. Czyli ty jesteś od upiększenia. Tak. Czyli dzięki temu mogliście też jakby... Samowystarczalni jesteście po prostu. No, tak, wiecie, jesteśmy tak samowystarczalni i też dobrze nam się razem pracuje. To też może być ciekawy wątek, bo nie wchodzimy sobie za bardzo w drogę. Każdy ma swoje pole odpowiedzialności. To jest ciężko razem pracować na wspólnej przestrzeni przez 24 godziny na dobę, więc każdy ma swoją działkę i... Czyli dzięki temu wasz związek też jakoś tam się rozwija. Tak. No bo to, tak jak mówisz, będąc ze sobą, chyba jesteście 13? 13, tak. 13, więc będąc ze sobą tyle, no to też, tak jak mówisz, trudno
pracować w jednej przestrzeni. Pracować, mieszkać, no bo my też mieszkamy w tym ale domu. Ale na wakacje wyjeżdżacie osobno. Domu. Nie, razem. No właśnie, jak wyglądają wasze urlopy? Na tej ziemi, czy jednak wolicie właśnie, zmienić przestrzeń? Właśnie, czy zwiedzacie też inne takie miejsca promujące slow life, żeby jakby coś tam poprawić, coś udoskonalić? Tak, bo na jesieni byliśmy i w artystyce, to jest w Górach Bystrzyckich, właśnie takie typowe już agroturystyczne gospodarstwo, nie pensjonat, ale takie ekologiczne. I też mają super jedzenie i właśnie to wszystko naturalne i tam od razu też można wyjść sobie w góry. A z drugiej strony byliśmy też w tydzień na Sycylii, żeby sobie posmakować tamtych potraw, dań i pozwiedzać coś innego. Czyli jednak wyjeżdżacie na urlopy. Tak, wyjeżdżamy. No to jakoś tak dzięki... I do Warszawy teraz na pewno. Tak, dzięki Bogu. W Warszawie też często jesteśmy, bo tam cały czas jeszcze Piotrka mama mieszka, więc mamy kogo odwiedzać i sobie tam na kilka dni możemy pobyć. Mamy znajomych też. Mamy znajomych i też ta łączność z Warszawą jest jednak dla nas dość ważna, bo przy okazji, jak tam jesteśmy, to robimy, nie wiem, jakąś rundkę po restauracjach, barach. To wiadomo, nowe inspiracje. Tak, nowe inspiracje. Patrzymy też w ogóle, jak się zmienia, nie wiem, z czego ludzie oczekują, jak się ten styl zmienia, bo nie coś, ma się żebyśmy co ciągle też nie ma się co oszukiwać, nadążali jednak za tym. Duże miasta, no to tam jest ten rozwój gastronomiczny duży. Wiadomo, jak zmieniają się trendy u nas w Jeleniej Górze, troszeczkę wolniej to idzie, ale to dobrze, że... No wiecie, mamy głównie gości z dużych miast, więc... No jakby, tak, trendy muszą być zachowane. Tak. Wiemy, czego musimy wiedzieć, czego oczekują. A przed programem panowie tutaj chcieliście, ja też chciałem porozmawiać o tym, że będziecie mieli niedługo rocznicę Domu Kwieci w maju. To może o tym opowiecie. Co to za rocznica... Jak będą wyglądały obchody tej rocznicy? No więc nie wiemy jeszcze, czy w ogóle będą jakieś obchody. Czy my mamy przyjechać? No to pewnie, zapraszamy serdecznie zawsze was, ale żadnych chyba nie będzie. 31 maja minie 5 lat, czyli zacznie się 6 rok. Odkąd przyjęliśmy pierwszy gości. Czyli od 2019, tak? Dobra? Tak. I to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio Piotrek liczył, że przez ten czas przyjęliśmy już ile? Około 4000? 4000 osób. Naprawdę? 4000 osób. To naprawdę dużo, no. A z tego co czytałem, to nie macie dużo tam pokoi. Nie, mamy 6 pokoi. No właśnie. 6 pokoi i to jest bardzo fajnie, bo ciągle chcemy być takim kameralnym małym miejscem. Nigdy więcej nie będzie. Zależy nam na tym, żeby goście mieli te pokoje. To są jeszcze tak, 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 tak. Mamy goście, którzy byli u nas już 6 razy. Tak, wow. Mamy takie dwie rodziny, które walczą, o prym o palmę pierwszeństwa, która będzie częściej do nas przyjeżdżała i rzeczywiście mamy takie dwie rodziny, które były 6 razy. Dość dużo gości wraca, może nie aż tak, że 6 razy i bardzo dużo gości poleca czy swoim znajomym, czy no jak wiedzą, że tak, że komuś to się spodoba. I to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście jesteśmy takim dość specyficznym miejscem, no bo jest ta wioska, nie wiem, jest ta przyroda, a jednocześnie no jest, to nie jest tak, że się mieszka pod samym wyciągiem zimą w Szklarskiej Porębie. I często może być takie rozczarowanie, że ktoś taki jak gość nie wie do końca, gdzie jedzie, no to może być rozczarowany, że nie tego szukał. A im więcej gości jest takich, którzy wracają lub polecają, tym ta pula się robi taka fajna, że i nam się miło pracuje, bo wiemy, że to się gościom podoba, no i się gościom podoba, bo wiedzą, że jadą w takie miejsce, którego szukają. I ta satysfakcja jest coraz większa przez te 5 lat. Ja jestem tego samego zdania co ty, bo wiesz, tam parę razy rozmawialiśmy i też wiecie, że jeździmy w takie miejsca slow. I wszystko się zgadza z tym, że tam jakby nie trafiają przypadkowi ludzie. Tak, bo tak, niestety, tak. A jak trafiają, to się męczą. Tak, bo niestety, oczywiście tutaj nie chcemy jakoś tam obrażać Szklarskiej Poręby czy Karpacza, ale zdarzają się tam jakby turyści, którzy, o czym już rozmawialiśmy w programach wcześniejszych, którzy tak naprawdę nie wiedzą, gdzie są. A tutaj mi się wydaje, jak ktoś przyjeżdża do takich miejsc jak wy, oni wiedzą, gdzie przyjeżdżają i dokładnie sprawdzają, w którym to jest miejscu, gdzie będą mogli pójść. No bo chyba nie zdarza wam się wiele sytuacji, że ktoś przychodzi, ej, gdzie jesteśmy, gdzie możemy iść. Mi się wydaje, że w takich miejscach oni już wiedzą dokładnie, że tutaj mogą iść na rower, tu podjechać gdzieś tam i tak dalej. Co nie? Może aż tak, że ej, gdzie jesteśmy, gdzie mamy iść, to nie. Ale czasem pytają nas o takie, jakąś taką insajderską wiedzę, którą trudno jest gdzieś rzeczywiście przeczytać, no, a coś jest bardzo blisko nas. W internecie teraz jest mnóstwo materiałów, ciężko ocenić. Trudno zrobić selekcję, a tutaj my możemy fajnie polecić, że właśnie, nie wiem, od razu od nas.
nie biorąc samochodu, nie wiem, możesz sobie zrobić 3-godzinną pętlę na Tłoczynę, na Jelenie Skały, wrócić przez wioseczkę domów przysłupowych w Antoniowie i wrócić do nas. I nie wiem, czy można z psem, czy da się z dziećmi, z wózkiem, czy trzeba nosidełko i tak dalej, i tak dalej. No to takie, bardziej takie, które trudno znaleźć informacje, to się nimi dzielimy, albo też mamy takie jakieś nasze, nie wiem, ulubione, które my lubimy odwiedzać, a... I polecacie dalej. I polecamy dalej, a jest je trudno przeczytać, bo często, to jest też bardzo ciekawe, że mimo, że goście jadą w Góry Izerskie, no to jak coś sobie szukają w internecie, to bardzo dużo jest informacji o Karkonoszach i traktują sobie nas jako bazę wypadową w Karkonosze, nie biorąc za bardzo pod uwagę tego, że jest mnóstwo fantastycznych miejsc do odwiedzenia właśnie w Górach Izerskich. Wystarczy też przekroczyć granicę, tak, i nie starczy życia. Właśnie, mamy pełno pięknych punktów widokowych. Tak, więc trochę się czujemy też takimi ambasadorami, może to nadwyrost, ale no, tych Gór Izerskich, że często tą uwagę też przekierowujemy. Oczywiście, no, Karkonosze też są super, oczywiście, ale często już jest tak, że ci goście byli na przykład 16 razy w Karkonoszach, no więc już tam wszystko znają, a jak im pokażemy Góry Izerskie, no to coś się też nowego dowiedzą i puszczą dalej. Wiecie? Jeszcze mnie ciekawi taka rzecz, bo to było miejsce takie, jak mówiliście, wszechstronne, tak? Była szkoła, jakaś biblioteka była wcześniej. Czy wy, oprócz tego, że macie swój pensjonat, oferujecie coś jeszcze ponadto? Oprócz kuchni i tego, że można po prostu fajnie spędzić czas? Mam tu na myśli, nie wiem, jakieś spotkania, może jakieś koncerty, może jakieś inne wydarzenia. Myślimy o tym. Tak? Na razie te 5 lat to i dużo i mało. Musimy sobie tak ustabilizować tą pracę codzienną, żeby mieć czas na organizowanie czegoś więcej. Myślimy, żeby to robić. Na razie raz do roku robimy takie bardzo przed Bożym Narodzeniem, takie bardzo fajne wianki, warsztaty splecenia wianków bożonarodzeniowych. Ze świetnymi ludźmi. Tak, z naszymi sąsiadami z Janic. Magda z Michałem tam prowadzą farmę kwiatową. Będą oglądać, to ich pozdrawiamy, bo super to są ludzie. Pozdrawiamy i może warto też kiedyś ich zaprosić, bo oni są super i takich farm kwiatowych jest chyba tylko 7 w całej Polsce. To jest bardzo, bardzo ciekawe też. Na listę. Tak, no a jestem i tak, Jarek, to był zawiedziony, że ty jeszcze nie byłeś u wkład. Wiesz co, no jakoś nie było okazji. U mnie to jest tak, że jak pracuję... Ale ty teraz możesz Olę wziąć i... No, Tak, bo to jest też w ogóle bardzo ciekawe, że zauważyliśmy, jak rozmawiamy z mieszkańcami Jeleniej Góry, że mimo, że my jesteśmy oddaleni 15-20 minut od Jeleniej Góry, no to rzeczywiście te nasze tereny to jest taka terra incognita. Wielu osobom się wydaje, że tam się, nie wiem, jedzie z godzinę, nie wiadomo, po co tam jechać. Tak, ja co tam jest. Jadłem, jedzenie jest naprawdę top. No to przyjadę, polecam. Na pewno. Mi powiem szczerze, że czasami trochę trudno, bo ja jestem zawodu przewodnikiem. No więc jeżeli mogę na nogach pójść i co mi się udaje ostatnio robić, to udaje mi się to robić, że sam piszę programy. I wyciągam Góry Izerskie i w Katowskie nawet mi się udało 6 razy wyciągnąć, co jest w ogóle ewenementem tutaj, bo wszyscy ciągną na Śnieżkę oczywiście, będąc na niej 2 razy i chcą jeszcze wejść 3, albo na Śnieżkę kopie jest podobny. Jarek książkę pisze i możemy u chłopaków zrobić spotkanie twoje autorskie. O, no, bardzo czemu chętnie. Nie? No. A panowie, tak, bo zbliżamy się powoli do końca. Właśnie, najważniejsze pytanie, jak was znaleźć, gdzie was znaleźć, gdzie was szukać? Do kamery numer 2. Tak. Do kamery numer 2. Mamy stronę internetową www.kwieci.pl. Albo na fejsie, albo na Instagramie. Zapraszamy. Piotrze? Nic, do zadania. Tak. Potwierdzasz. Do nas zadzwonić. Strona działa. Działa strona. Tak. To super. To dziękujemy panowie, że nas odwiedziliście. Było bardzo dziękujemy. Sympatycznie. Co, widzimy się na obchodach pięciolecia. Tak. Będzie straż, będzie wszystko, będzie jedzenie. I na spotkanie autorskie. Na spotkanie autorskie. Dziękujemy bardzo. Super, dziękujemy. Szybko minęło. Szybko.